Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami dziś 56. odcinek naszej przygody z FM 2022 i przygodą w powrocie do korzeni w Górniku Zabrze, moi drodzy. Ostatnio widzieliśmy się tutaj w dwumeczu Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa, jeszcze w międzyczasie Wisła Płock, czyli z Jagiellonią 4-0 wygraliśmy na odcinku, następnie poza nagrywaniem Wisła Płock 1-0 i w ćwierćfinale Pucharu Polski z Legią Warszawa również 4-0, czyli no, w poprzednim odcinku strzeliliśmy 9 bramek, straciliśmy 0, tak więc bardzo dobrze to wyglądało. No i teraz między odcinkami zagrałem jeden mecz i już sobie zobaczycie, no dobra, dwa, bo jeszcze był towarzyski. Mecz z Lechią Gdańsk, który wygraliśmy 3-0, mimo tego, że w 11 minucie czerwoną kartkę otrzymał Wosselman, daliśmy radę jeszcze strzelić dwie kolejne bramki. Zobaczmy sobie je. No i lecimy z bramkami, tak więc pierwsza tutaj po strzale Juritki, po stałym fragmencie gry, tak więc Juritka strzelił głową tą pierwszą bramkę. Zobaczcie to podanie od Juroszki, Rosza, fantastyczne uderzenie. Nie do obrony. No i jeszcze czas na jedną bramkę. 90 minuta. Peda pojawił się na boisku. Wenik do Juritki. Ten do Juroszki. Zobaczcie tą bramkę naszego młodziutkiego środkowego pomocnika. I też ta bramka została uznana jako najładniejsza bramka w tym miesiącu. Dobra, czyli to było to spotkanie. No jeszcze możemy się cofnąć. Jeszcze możemy zobaczyć, jak tutaj nasi wyglądali. 17 u nas strzałów, 7 celnych. Wskaźnik XG 1,84, a my strzeliliśmy 3 bramki, tak więc bardzo fajnie. Juritka z Roszą, super się spisali. Ogólnie wszystkich można tutaj pochwalić. Wpuściliśmy Weniga, Kostadinowa oraz PD w końcówce. Ale wszystkich można pochwalić, oprócz Wosselmana, no, który po tej czerwonej kartce opuścił boisko. A możemy chyba nawet obejrzeć tą sytuację. No i zobaczcie, co tam Wosselman odpierdzielił. I to wiecie, to no nie była jakaś, nie wiem, kontra, nie? Żebyśmy się nadziali na bramkę. Kompletnie nie rozumiem zachowania Wosselmana przy tej okazji, a jeszcze został zawieszony na dwa kolejne spotkania. Czyli jeszcze dwa mecze, czyli w sumie jeden mecz za czerwoną kartkę i jeszcze dwa spotkania za ten faul, nie? Dodatkowo. Czyli trzy mecze będzie pauzował Wosselman. No i dobra, no to był mecz z Lechią. Jeszcze zagraliśmy sobie mecz towarzyski z Wasas, ale to tutaj nieważne. No i już zobaczcie, jak niewiele zostało nam do końca sezonu. Tak więc dzisiaj bierzemy znów Legię Warszawa, tak jak w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że znów fajnie sobie z nimi poradzimy. Też gramy na wyjeździe, czyli zagramy w Warszawie. No i zagramy dzisiaj półfinał Pucharu Polski z Miedzią Legnica. Tak się zastanawiałem, czy by nagrać właśnie to spotkanie, no ale to jest półfinał Pucharu Polski, więc nieważne, że tutaj jest słaby przeciwnik. Tylko teoretycznie, no w końcu dostali się do tego półfinału, więc no zobaczymy, co im wyjdzie. Tak więc tak, dostaliśmy nowych juniorów, moi drodzy. Są nowi juniorzy, już sobie ich zobaczycie. Więc tak, mamy tutaj dwóch zapowiadających się kozaczków. Tak więc mamy Dawida Mało Lepszego znowu, czyli mamy drugiego Mało Lepszego w składzie. Widzę, że całkiem popularne nazwisko, jeśli chodzi o polskich nugenów. Tak więc Dawid Mało Lepszy, defensywny pomocnik i w razie czego będzie można go z niego zrobić środkowego pomocnika lub środkowego obrońcę, ale jest to nominalny defensywny pomocnik. Wszystko byłoby super, gdyby tylko nie jego charakter, gdyż jest pozbawiony ambicji. No to jest jeden z najgorszych charakterów, jaki można mieć w FM-ie. No niestety nasz Dawid taki ma. Zobaczymy. No potencjał ma bardzo duży, więc myślę, że i tak z niego wyrośnie całkiem ciekawy zawodnik. Te cztery gwiazdki złote potencjału mówią nam o tym, że może się stać takim zawodnikiem, jakim jest teraz Kaczmarski. Czyli no, mimo tego, że jest pozbawiony ambicji, myślę, że i tak może daleko zajść. Już w tym momencie ten 15-letni zawodnik jest wart nawet 850 tysięcy funtów, więc super, jestem bardzo z tego zadowolony. No i mamy też drugiego dobrze zapowiadającego się zawodnika, jest nim Adam Długosz. Jest to zawodnik na pozycji
ofensywnego pomocnika środkowego, w razie czego też może być lub środkowym pomocnikiem, lub też bocznym skrzydłowym. My co prawda nie gramy na tych bocznych skrzydłowych, tak więc tutaj u nas będzie głównie na środku. Determinacja jest bardzo wysoka, 15, no ale charakter też nie najlepszy, bo beztroski. Co prawda nie jest aż tak słaby jak pozbawiony ambicji, ale beztroski też nie jest dobry. No mimo tego też świetnie się zapowiada, bardzo dobry potencjał, jego obecna wartość to między 40 a 400 tysięcy funtów. No mam nadzieję, że też będziemy mieli z niego tutaj sporo pożytku. Jak na razie tych dwóch zawodników jeszcze zostanie w naszej drużynie juniorskiej, chyba że będziemy potrzebować jednego z nich, wtedy damy im szansę, ale na razie myślę, że jeszcze nie. Dalej, mamy tutaj też duże talenty, ale ich maksymalny potencjał to są 3 gwiazdki i to są nawet nie 3 złote gwiazdki. No i tak podpisałem z nimi kontrakty juniorskie, bo zawsze z nich może co nieco tutaj wyjść, nie? Co prawda ten wskaźnik potencjału może się jeszcze zmienić. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj przyzwoitych talentów nie braliśmy żadnych. Więc ja ogólnie jestem zadowolony nawet. Mamy naprawdę fajnych juniorów z akademii. Mało lepszy i Długosz, oni już obecnie są lepsi niż był na początku Kozioł, bo Kozioł miał chyba jedną gwiazdkę obecnych umiejętności. Tych dwóch panów ma już półtorej, więc fajnie. Bardzo fajnie ogólnie, nie? Dobra, kolejna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to jest sprawa naszego kontraktu. Już podpisaliśmy nowy kontrakt 30 marca dokładnie, czyli no kilka dni temu. Podpisaliśmy nowy kontrakt z naszym klubem do 30 czerwca 2027 roku. No myślę, że jeśli dalej będą przychodziły wyniki, dalej będziemy dobrze się spisywać jako menadżer i jako drużyna, no te kontrakty cały czas będą nam wpadać, nie? Tak więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i jeszcze chciałbym Wam pokazać ten top 50. Bo właśnie tam pamiętam, że chyba Hatna nawet pytał się, jak wygląda ta wiadomość. No i tak ona wygląda właśnie. Hatna specjalnie dla Ciebie pokazuje Ci, jak to wygląda. Czyli dostaliśmy tą wiadomość 31 marca. No i tak to wygląda, czyli Next Gen 2025, 50 największych młodych talentów w futbolu. Madagaskarczyk Casemiro, Nowy Simao Sabroza oraz Rafael Funk znaleźli się w top 50 talentów do lat 19. No i tutaj w nagrodach właśnie mamy, ok, top 3. Dobra, jest tutaj top 3, więc fajnie. Czyli zobaczmy top 3 od samego początku naszej kariery. Czyli w pierwszym sezonie był to Pedri. Zobaczmy, co tam u niego. Wow. No w Barcelonie siedzi cały czas. Na drugim miejscu był Jamal Musiala z Bayernu Monachium. Też wow. I na trzecim miejscu Ansu Fati również z Barcelony. No, czyli Barcelona w tym pierwszym roku 2021-2022 w tym sezonie mogła poszczycić się dwoma zawodnikami w top 3 najlepiej zapowiadających się juniorów w futbolu. Rok później Yusuf Demir z Hoffenheim. On już jest w Borussii Dortmund. Ile za niego dali? 44 miliony, a w ogóle Hoffenheim dało za niego 16 milionów, a on jest tutaj wychowankiem Rapidu Wiedeń, czyli no Hoffenheim zarobiło sobie niecałe 30 milionów za tego zawodnika, no i Dortmund, no ciekawe czy gdzieś dalej pójdzie. Na drugim miejscu Jude Bellingham, Anglik, on tutaj był cały czas w Borussii, za 25 baniek kupiony z Birmingham, no i na trzecim miejscu Florian Wirtz, Bayer Leverkusen za 180 tysięcy wykupiony FC Köln w 2019 roku. Dalej, rok temu mieliśmy Josofa Mokoko, też z Borussii. No zobaczcie, Borussia wychodzi na to, że jest naprawdę, mają świetną akademię, nie? Ale zobaczmy, czy on tutaj stąd pochodzi. Tak jest. Mokoko pochodzi z Borussii, więc on rok temu najlepiej na świecie zapowiadał się. Dalej, Gavi. Z Barcelony, kolejny młodzik z Barcelony, no i właśnie Rafael Funk, który w tym roku jest najlepiej zapowiadającym się juniorem, no bo trzeba tutaj zauważyć, że to są juniorzy do lat 19, nie? Czyli na przykład Funk był w zeszłym roku na miejscu trzecim, 17-latek, w tym roku już jest 18-latkiem, no i w sumie za rok też może do tego rankingu dojść, nie?
No to sobie zobaczmy, jak wygląda też najlepiej zapowiadający się junior w tym roku. No nie wiemy za dużo o nim, ale wiemy, że świetnie gra głową, że bardzo dobrze odbiera piłki, też świetnie kryje, determinacja bardzo wysoka, koncentracja, no jest po prostu świetnym zawodnikiem, tutaj nie ma co pierdzielić. No i w tym roku, czyli właśnie ten Rafael Funk, Manuel Edith z Auxerre na drugim miejscu, Madagaskarczyk, czyli to jest właśnie ten nowy Casemiro, i Bakary Camara z Portugalii. Już tutaj wysłałem skautów za nim, więc zobaczymy, no zobaczymy. No i tak, przyjrzałem sobie wszystkie profile wszystkich 50 zawodników, do wielu z nich wysłaliśmy skautów, na wiele z nich nas nigdy nie będzie stać, może tam kiedyś, ale zobaczymy. No na większość z nich nas nie stać, żeby też nie powiedzieć na żadnego, ale tam kilku zapowiada się, że nawet coś tam możemy zrobić z nimi, nie? Dobra, tak więc to tyle. Okej, przechodzimy już do meczu, bo za długo troszeczkę gadam, to wprowadzenie. Tak więc lecimy. Już wszystko Wam pokazałem, co się działo między odcinkami, więc lecimy. Pierwszy mecz z Legią Warszawa. Składzik przed nami. Kurde, aż się zapowietrzyłem. Składzik. Najlepsi zawodnicy. Nie ma tutaj co, myślę, wystawiać rezerw. No, gramy już o mistrzostwo ekstra klasy, czyli po tej kolejce rozegranej bez Was, po 26 meczach jesteśmy na pierwszym miejscu ex aequo z Krakowią. Śląsk zgubił punkty, więc 51 jest pod nami. Wisła 49, Legia 47 obecnie. No dobra, więc Dziekoński, Wiśniewski, Klampfer, Canedo, Reboszo, Sang. Mamy tutaj zmęczonego Kagwecjego po meczach reprezentacji. Chyba z 13 zawodników naszego klubu pojechało na mecze reprezentacji. Też to cieszy, że tylu zawodników już gra w swoich reprezentacjach. Tylko jeden zagrał w seniorskiej drużynie i to jest właśnie Kaczmarski tylko. To był jego drugi występ dla reprezentacji Polski. Cała reszta dla reprezentacji juniorskich. Więc Sank na prawej stronie, Reboszo na lewej, w środku Kaczmarski, Kostadinow. Czemu nie ma Walsha? No Walsh jeszcze wraca po kontuzji, no ta groźna kontuzja, przypomnijmy sobie ją, czyli skręcenie stawu skokowego. Już 3 tygodnie jest poza treningami, jeszcze przez około tydzień będzie, czyli no straciliśmy go na miesiąc. No i co? No trzeba przyznać, że przez ten miesiąc w sumie tylko wygrywaliśmy. I ten Sporting, nie? I wcześniej Śląskę i Krakowia. No dobra. Rakoczy jako wysunięty rozgrywający, no mamy zawieszonego Wosselmana i Jorgensen z Roszą na szpicy. Dobra, lecimy z tym, moi drodzy. Więc rozpoczynamy pierwszy mecz dziś. Mam nadzieję, że zobaczymy sporo bramek i że głównie te bramki będą padały dla Górnika Zabrze. Pierwsza akcja, ale czy tam nie było spalonego? No właśnie. Właśnie był, no i już zaczynamy grać na poważnie. Jest rzut wolny dla Legii, ale świetna interwencja Dziekońskiego. Naprawdę fantastycznie poszybował tam w okno bramki, no i zastopował piłkę przed trafieniem do siatki. Rakoczy, no mamy okazję na kontrę. Zobaczmy, co wymyśli nasz nowy nabytek. Rakoczy, no można było zrobić to lepiej, nie? Tak mówiąc, mówiąc dosyć ładnie. Holzhauser, Lenz. No, ładnie sobie zagrali. Skwierczyński. Wycofanie piłki. Jeszcze Holzhauser. Bardzo ładna trójkowa ta akcja. I Skwierczyński w słupek. Jeszcze piłka odbija się od zawodnika Legii, ale już na spokoju odprowadzamy ją wzrokiem, gdy wychodzi za linię końcową boiska. Dziekoński z żółtą kartką. W trzeciej minucie. Tak się zastanawiam, za co on dostał tą kartkę. Co prawda możemy się cofnąć, ale dobra, zobaczmy tą akcję. Rosza, zobaczmy pole karne. Rosza niestety przestrzela. Piłka odbija się od poprzeczki po tym strzale, po naszej akcji. Jak na razie po dwa strzały. Już trzeci strzał Legii, to też trzeci celny strzał. No ale jak na razie wszystko, Dziekoński ładnie nam broni. U nas też 4 strzały się już pojawiły. Więc no coś się dzieje, ale jednak nie mamy żadnej klarownej okazji. Zobaczmy, teraz jest wrzutka Reboszo na Jorgensena. Jorgensen w poprzeczkę, jeszcze Wiśniewski i tam Klampfer. Ależ naprawdę mamy tutaj sporo. Ale brama Rakoczego! Pięknie, Rakoczy! Super! Piękna bramka.
No i popisał się, no bo jednak za tamtą kontrę, pamiętacie, kiedy za mocno wypuścił sobie piłkę, dostał takiego lekkiego minusika do dziennika, no ale jednak za tą bramkę ten minus został już wymazany i zastąpiony przez plusik. Świetnie, już otwieramy to spotkanie 1 do 0 w 26 minucie, a tutaj zobaczmy i znów Dziukoński, piękna parada. Lecimy dalej. 28 minuta. Kaczmarski już do przodu. Rosza, Rakoczy, Jorgensen, piękna akcja. Rosza, nie ma do kogo zagrać. Reboszo, Kaczmarski, ale wycofujemy piłkę aż do środkowych obrońców. Musimy jednak inną koncepcję wymyślić na tą akcję. Jest teraz przerzut na prawą stronę i zobaczmy. Sang, Kostadinow. I Rosza! Nie! Co ty gadasz, że Rosza przestrzelił? No nie. Teraz mamy rożny Legii. Holzhauser na szczęście tylko w boczną siatkę. Dobra, tutaj stały pressing shotowi możemy zrobić, ale podania w pole karne. Dobra, na razie może nie, w drugiej połowie. Reboszo, Rakoczy, Canedo, 42 minuta. No, jak na razie wynik taki dosyć mizerny, 1 do 0 tylko, ale przecież nie będę miał nic przeciwko temu, żeby też tak ten mecz się zakończył. Wiśniewski, ależ uruchomił już tutaj prawą stronę. Sang, Kostadinow, a jeszcze raz do Sanga. Niepotrzebne było to podanie. Też Kostadinow kompletnie nieatakowany przez żadnego zawodnika Legii, więc tym bardziej nie rozumiem tego zagrania, ale dobra. Jedziemy dalej, Jorgensen, Sang. No, Sang tutaj próbował się rozpędzić, ale nie ma za bardzo miejsca do oddania, do środkowania. Kostadinow na Kaczmarskiego, Kaczmarski jest strzał głową nad poprzeczką. No i tym samym kończymy pierwsze 45 minut. No, sporo strzałów, 20 strzałów już zobaczyliśmy, 9 w światło bramki, 7 Legii celnych strzałów i tylko 0,94, u nas dwa celne 0,95. No nie, tutaj. No właśnie, dobrze sobie radzimy, ale musimy utrzymać koncentrację. Zdemotywowany troszeczkę Sang oraz Canedo, więc obrońcy, nie graliście tak źle. Dobra, Sang dalej zdemotywowany. Nie wiem, czy jak Akwecego, a dobra, wziąłem go na ławkę. Ja tam pamiętam, że on jest zmęczony bardzo po tych meczach reprezentacyjnych i nie wziąłem Pedy. Aha, bo Peda grał w meczu juniorskim, więc ja, w razie czego wejdzie Akwecji. Bo Peda tam zmęczony właśnie po tym spotkaniu juniorskim, który był chyba dzień przed meczem z Legią. Dobra, rozpoczynamy już na poważnie drugą połowę. Najniższa ocena tutaj widzę Jorgensena. No, on miał tą akcję po dośrodkowaniu. Po tej akcji w sumie padła bramka Rakoczego. No, ale jednak Jorgensen troszeczkę słabo się spisuje w tym meczu. Oj, zobaczmy, ależ akcja, czy tam nie było spalonego? No chyba nie. Nie było spalonego, jest bramka dla Legii, mamy 1 do 1. Zobaczmy jeszcze raz, co tutaj się stało. Holzhauser, Skierczyński. Zobaczmy teraz właśnie jego ruch do bramki, nie? I do, nie, no nie ma mowy o spalonym, kurde. Doskonałe podanie. Ani Wiśniewski, ani Sank nie dali rady. No i też Dziekoński jednak, no można było zrobić to lepiej, ale no skrócił kąt, zrobił co do niego należy. No i Skierczyński, trzeba mu przyznać, naprawdę fajne wykończenie. Shot od wyrzutu z autu, no i znów Legia przy piłce. Skwierczyński znów urywa się naszym obrońcom i znów strzela. Identyczna sytuacja jak przed chwilą i mamy 2 do 1 szybko. No to nieźle. Nieźle nas teraz pocisnęli. Dobra. Czyli co? No dajmy te podania w pole karne. No
Dobra, damy się szukać stałych fragmentów, ponieważ mamy lepiej grających głową zawodników. No i 56. minuta i znów przy piłce Legia. No nie gadaj. I znów nie było spalonego. Dobra, no nie, no tak na pewno nie będziemy grać. Więc tutaj się cofniemy. Standardowa linia defensywna. No ale że w pierwszej połowie żadnej takiej akcji nie zobaczyliśmy, dopiero w drugiej. Skwierczyński grał od pierwszej minuty. No ale dopiero, no być może, że też menedżer zmienił im tam polecenia właśnie i powiedział im, żeby właśnie grali na dobieg, na wbiegających zawodników, na wybiegających na wolne pole. Dobrze, Kostadinow. Za mocno tutaj wypuszczona piłka przez jednego z zawodników Legii. Rakoczy, Jorgensen, Sang. O, Sang! Jest dośrodkowanie, ale Glik w pogotowiu, bardzo dobrze ustawiony. Myślałem, że tam jednak Rosza da radę wykonać. Strzał Kaczmarski, no właśnie, szybko tutaj miałem mówić do Reboszo. No jednak za wolno. Znów dośrodkowanie Sanga, ale nie takimi strzałami na pewno. I znów Legia. Ale bardzo dobrze Canedo tym razem się zachował. No i straciliśmy piłkę. Tam był Jorgensen, też dobrze grający głową, też dobrze rozwijający się. Już wszedł na cztery gwiazdki pełne obecnych umiejętności. Sang, no dawaj, pociągnij tam prawą stroną. Dobra, jest Jorgensen. Na Rosze, ale znów Glik bardzo ładnie przejmuje piłkę. Kaczmarski do Roszy, zobaczmy, Rosza! Kurde, no niestety nie wykorzystał tej okazji nasz napastnik. No niedobrze będzie tutaj przegrać. Z remisu w sumie też się jakoś mega nie będę zadowolony. Dobra, Kaczmarski już jest osłabiony, no i Jorgensen sobie kompletnie nie radzi, więc dobra, damy mu jeszcze 10 minut, zamienimy ich pozycjami z Roszą. I Kostadinow też słaba ocena. Sang bardzo słaba ocena. Dobra, więc wpuszczamy Kakwecjego na prawą obronę i wpuszczamy Juroszkę za Kostadinowa. Juroszka, który przypomnę, zdobył najpiękniejszą bramkę marca w Ekstraklasie. No i też ta wspaniała asysta do Roszy. Więc no miejmy nadzieję, że przez te 20 kilka minut też pokaże się z fajnej strony w tym meczu. Też tam dostał małą podwyżkę. I znów Skwierczyński. Ależ sprawia nam naprawdę sporo problemów. No ale już nie daliśmy się aż tak bardzo zaskoczyć. No i Dzikoński pewnie łapie piłkę. Zobaczmy, jak dalej będzie przebiegało to spotkanie. Więc no Kaczmarski tutaj. No Jorgensen sobie chyba kompletnie nie radzi, bo po zmianie tej jego roli i funkcji na boisku ocena mu spadła jeszcze bardziej. Więc no to nie jest po prostu dzień Jorgensena. No wiemy o tym, że umiejętności ma bardzo duże. No jest jeszcze młody, to jeszcze nie jest kompletny zawodnik, od którego oczekiwalibyśmy fantastycznych spotkań co mecz. Ja jeszcze to rozumiem, że on się uczy. Co prawda umiejętności są bardzo duże, no ale jeszcze potrzeba tego ogrania, nie? Klampfer, Wiśniewski, Kakwecji. No zobaczmy, nowego zawodnika na prawej stronie, Kakwecji. Jest dośrodkowanie, Jorgensen. No przegrywa niestety głowę, ale jeszcze akcja Rosza. Strzał zablokowany, będzie tylko rożny. Został nam jeszcze kwadrans do końca tego spotkania. No i właśnie, kogo tutaj zmienić, bo została nam jedna tylko zmiana. Kaczmarski i Rakoczy są zmęczeni, ale to Jorgensen sobie kompletnie nie radzi. No i mamy znów rzut wolny dla Legii, no i niestety 3 do 1. Legia nas rozbija na wyjeździe, tak więc kompletnie odwrotny mecz co do tego, co oglądaliśmy w meczu Pucharu Polski. No też graliśmy w Warszawie. Dobra, ściągamy Jorgensena, bo to już naprawdę się aż brzydko ogląda tą ocenę.
No i kogo wpuścimy? Juritka, tam pamiętam, że też jest zmęczony, więc Choeta trzeba będzie wpuścić. On będzie wysunięty. On sobie dobrze radzi jako cofnięty, więc może właśnie tak zrobimy. Choet cofnięty, Rosza wysunięty. No i już musimy przejść na szarże, ale zobaczmy jeszcze tą akcję. Reboszo, jest wrzutka. Właśnie Choet! Kurde, jak niewiele brakowało. Choet jeszcze w poszukiwaniu swojej pierwszej bramki w barwach klubu. No my już przechodzimy na szarże i jeszcze, myślę, skrytykuje nasz zespół. Bardzo dobra reakcja, zobaczcie. No i mamy okazję, ależ piła Rosza na prawej nodze. Rosza znów się myli. Ależ piła od Choeta, nie? Właśnie dlatego wiem, że dobrze spisuje się jako ten cofnięty. Napastnik tutaj Kakwecji chyba faulował w polu karnym. Kolejny stały fragment dla Legii. Holzhauser. Ależ! Kurde, Dzikoński ma pewne problemy też w tym meczu. No cóż, mogę powiedzieć. No, może jakaś kontra Rosza. A jednak utrzymał się przy piłce. Jeszcze jedzie, ale sędzia gwizda faul przy czymś takim. No, ja nie wiem w ogóle, co to miało być. Kolejna akcja. Kolejny stały fragment dla Legii, ale Dzikoński tutaj dobrze ustawiony. No i zobaczmy, czy jeszcze będziemy świadkami tej akcji. Będziemy. Rosza przegrywa głowę, nawet nie wyskoczył do walki. I znów Legia. W środku Holzhauser, ależ piła do lewego skrzydła Skwierczyński. Dośrodkowanie. Jest strzał Heriego. No ale bardzo słaby. I znów Dzikoński na Rosze. Rosza do Rakoczego. Jest Choet. Zobaczmy. No ale też, kurde, po raz drugi myli się ten młody 18-letni Holender. No cóż, no szkoda. Nie można powiedzieć, że nie stworzyliśmy sobie okazji. Bo stworzyliśmy i to nawet ładną ilość. No ale Legia była skuteczniejsza. No i Legia strzeliła więcej bramek. Lenz jeszcze lewą stroną zamyka tą akcję Legii. Holzhauser, no wszędzie jest na boisku w tym meczu. Naprawdę trzeba wyróżnić tego zawodnika. Pokazywał się do gry, ciągnął zespół, stwarzał akcje ofensywne. Cofał się też do obrony, więc naprawdę fajnie. Fajną ocenę pewnie będzie miał i jego menedżer może być z niego dumny. No cóż, my możemy tutaj powiedzieć, na pewno jesteśmy rozczarowani, zniesmaczeni grą Górnika Zabrze w tym meczu. Spodziewaliśmy się na pewno więcej. No i czy tutaj trzeba zawinić tą rozmowę w szatni, kiedy powiedziałem, że musicie być skoncentrowani. Chociaż no i tak większość naszego zespołu dobrze zareagowała na to, co powiedziałem. No cóż, no Legia jednak była lepsza. No tyle można powiedzieć o tym meczu, niestety. No i ta porażka boli podwójnie, jeśli nie potrójnie, no ponieważ kończy naszą fantastyczną serię 13 meczów bez porażki z rzędu. No i rozpoczynamy nową serię. W tym sezonie mieliśmy też jedną serię, która się tam zakończyła. Jeszcze w tamtym roku, no ale od 23 listopada 2024 roku, czyli no przez bite pół roku prawie, nie przegraliśmy w Ekstraklasie, no i przyszła Legia. No dobra, mamy troszeczkę szczęścia, ponieważ Krakowia remisuje u siebie z Wartą Poznań, co jest no chyba jeszcze gorszym wynikiem niż nasza porażka z Legią. Śląsk Wrocław tutaj prowadzi, znaczy wygrał ze Zagłębiem 3 do 2. No i to Śląsk obecnie po 27 kolejkach jest na pierwszym miejscu. Ex aequo właśnie z Krakowią, no a my do tych dwóch drużyn tracimy punkt. Na szczęście daleko nam nie odskoczyli, więc cały czas bierzemy udział w walce o Mistrzostwo Polski. No i dojechaliśmy już do samego meczu Pucharu Polski. Jest to półfinał. No i mamy już składzik przedstawiony, więc niewiele zmian co do meczu z Legią. No ale tak, lekka kontuzja Canedo, więc wykluczyła go z tego spotkania. Wszedł Del Crua na tą stronę. Kakwecji teraz od pierwszych minut na prawej stronie defensywy. Wosselman cały czas zawieszony. Walsh już powoli nam wraca do składu, to super. No i reszta w sumie bez zmian.
Więc Dzikoński, Wiśniewski, Klampfer, Del Crua, Kahveci, Reboszo, Kaczmarski, Kostadinow, Rakoczy, Rosza, Jorgensen. No miejmy nadzieję, że Jorgensen zagra lepiej. No i rozpoczynamy, moi drodzy, drugi mecz dzisiaj. No czy ja, znaczy chciałem powiedzieć ważniejszy mecz, no ale czy ja wiem. Co prawda Puchar Polski też bardzo ważny dla nas, no i jest to pierwszy sezon, w którym doszliśmy tak daleko. No więc fajnie by było już coś tutaj ugrać, nie? Zobaczmy tą akcję. Reboszo, bardzo dużo miejsca na tej lewej stronie. Ale jednak nie było dośrodkowania. Może teraz? Wrzutka i Rosza, cyk. Dobra, mamy 1 do 0 już w drugiej minucie. I jest to 27. trafienie Roszy w tym sezonie. Najlepszy jego sezon u nas był w tym pierwszym sezonie, kiedy zdobył 29 bramek. No to jest teraz na naprawdę dobrej drodze do tego, aby pobić ten rekord. No tutaj taka sytuacyjna ta piłka, dużo chaosu w polu karnym, no ale mamy 1 do 0, otwieramy już wynik w pierwszej minucie, tak więc super. No i myślę, że możemy się spodziewać jeszcze większej ilości bramek dla naszego zespołu. Zobaczmy kolejną akcję. Rosza do prawej strony, ale to nie był jednak dobry pomysł. Znaczy, no pomysł był dobry, ale wykonanie bardzo złe. Reboszo. Wycofujemy piłkę do tyłu. Del Crua. Dalej kontynuujemy atak lewą stroną. Rosza już pole karne. Jest zagranie do Kostadinowa. I co? Faul w polu karnym. Faulowany Jorgensen przez jednego z zawodników Miedzi. No i zaraz będzie 11. No i myślę, że damy Leonardo, czyli no Rosza i tak wykonuje, więc nie będziemy tutaj nic zmieniać. Jedziesz Rosza. No i kurde, jasne, że nie trafił. To kurde, Raboną spróbował jeszcze podać. Fajnie, że wprowadzili tą animację. No Rosza, jednak tego się nie spodziewaliśmy, nie? Że nie strzeli karnego z Miedzią. Z tyloma drużynami już te karne ładnie wchodziły, a tu cyk, Miedź jednak. Bramkarz Miedzi, nie, to po drugiej stronie, to zaraz zobaczymy. Okazał się zbyt silny Azykiewicz. Zobaczmy, tutaj Dziekoński już pięknie wychodził do wypiątkowania tej piłki. Doskonale Rakoczy znalazł Jorgensena. Rosza już w polu karnym. Czy będzie dośrodkowanie? Jest. Zobaczmy Rosza, ale nie doszedł do tej piłki. Szkoda. Rosza najwyższy w polu karnym. No, zobaczmy z drugiej strony po dośrodkowaniu. Reboszo. Rosza doszedł już do strzału głową, no jednak przestrzelił. Kahveci. Już, ale szybka piłka. Zobaczmy Rakoczy. Nie ma bramki, ale fajny pomysł Jorgensena, żeby właśnie wypuścić Rakoczego. Fajnie się podłączył pod tą akcję ofensywną, no ale jednak zabrakło wykończenia. Kolejna akcja. Reboszo z rzutu rożnego. Jest dośrodkowanie Jorgensen nad poprzeczką. No szkoda. Liczę bardzo na to, że właśnie Jorgensen obudzi się w tym spotkaniu. No bo jak nie teraz, to kiedy? No, ładnie próbowaliśmy. Kaczmarski tam próbował jeszcze dograć głową do jednego z naszych zawodników. No niestety nie znaleźliśmy sposobu tym razem na bramkę. Ja tam widziałem bardzo słaba ocena Wiśniewskiego. On zdecydowanie za słaba. Jak na takiego przeciwnika. Reboszo. Kaczmarski, Rosza. No, bardzo ładnie przesuwamy się coraz bliżej. Jest dośrodkowanie Rosza. No i tutaj już właśnie musiała być bramka. Też kompletnie nieatakowany Rosza. Nikt mu za bardzo nie przeszkadzał przy oddawaniu tego strzału. Zobaczmy to jeszcze raz. No i jest dośrodkowanie i zobaczcie, Rosza całkowicie niepilnowany, samotny wilk w polu karnym. No nie może się pomylić i to jeszcze napastnik takiej klasy. Dwie bramki już na koncie Roszy, więc jeszcze jedna i będzie rekord wyrównany. A my na razie kończymy pierwszą połowę, ale jeszcze zobaczmy to dośrodkowanie. Chociaż nie, Reboszo oddawał bezpośredni strzał tylko w słupek. Też szkoda, kolejny stały fragment, a nie, jednak tam Kaczmarski nie doprowadził do rzutu rożnego. Dobra, kończymy pierwszą połowę. No, totalna dominacja. Tutaj raczej nic innego nie mogło się wydarzyć.
Więc no, świetnie sobie radzicie, lecimy z drugą połową. I tak też myślę, powinienem załatwić sprawę w szatni w meczu z Legią. No tak, obwiniam się, no bo to głównie wina jednak menedżera jest. Nie ma co tutaj zwalać winy na piłkarzy. Oni byli pewnie zadowoleni z siebie, a ja im tutaj chciałem właśnie tak utemperować troszeczkę te głowy. Co prawda w większości przypadków to działa. No ale w tym meczu z Legią jednak dostaliśmy odwrotny skutek. I już lecimy z drugą połową, 49 minuta, Dziekoński. No, bliziutko tutaj do Delcroix, nie widziałem też powodu, żeby zagrywać dłuższą piłkę. Jorgensen. No, uwolnił się tam od obrońcy, ale to prowadzenie piłki jeszcze pozostawia wiele do życzenia. No i strzał mocny, ale niecelny. Azikiewicz. No chyba najczęściej widzieliśmy właśnie Azikiewicza przy piłce po stronie Miedzi. Zdecydowanie najbardziej wyróżniający się zawodnik naszego przeciwnika w tym półfinale. Kahwecji, ależ ma dużo miejsca. Kahwecji, pięknie jest dośrodkowanie. Rakoczy, ale do piłki doszedł Rosza. Kolejny strzał. Tym razem niecelny. Jak tam oceny? No Wiśniewski już fajnie, ale teraz Kostadinow tak sobie. No to dobra, już mamy 56. minutę. Kostadinow też z żółtą kartką, więc naprawdę też nie ma sensu tutaj ryzykować drugiej żółtej. Więc zaraz zrobimy zmianę, a tutaj mamy przecież dwóch. O, ależ piła, zobaczmy, Rakoczy. Ale źle sobie przyjął. Jeszcze Jorgensen zablokowany. No, mamy dwóch młodych zawodników, którzy są bardzo głodni gry. No i zaraz jeden z nich dostanie szansę. I teraz tylko pytanie, który? Pięknie Wiśniewski. No, gdyby tego podania nie przeciął, mogłaby mieć szansę na akcję 1 na 1. Prochoń. Zobaczmy to zagranie. No, ja myślałem, że utrzyma się przy piłce Miedź. Na szczęście to zagranie głową było niedokładne. No i Delcroix, 59. minuta już. Ratujemy się podaniami do tyłu, ale jest strata za Polnik, czyli były zawodnik Górnika Zabrze. No zobaczmy, bo to nawet pachnie mi tutaj bramką dla Miedzi. Zobaczmy, Dominguez, za Polnik, Śliwa. No ale jednak nie takim strzałem na Dziekońskiego. Dobra, robimy zmianę, czyli Kostadinow już się nagrał, więc mamy tutaj Juroszkę i Piotrowicza. W szczytowej formie Juroszka, też bardzo dobra kondycja Piotrowicza. No Piotrowicz po kontuzji tutaj wraca. Juroszka, dobra, Piotrowicza wpuścimy. Tak jest, zapraszamy. No i pierwsza zmiana już przeprowadzona. Tak patrzę tutaj po kondycji. Na razie jest dobrze. 70. minuta już powoli na zegarze. No i mamy rzut rożny jeszcze dla Górnika. Reboszo, jest wrzutka. Rosza! Mamy 3 do 0 i jest hat-trick Roszy. Jest też jego bramka numer 29. No jeszcze kilka ładnych meczy zostało do końca tego sezonu. Więc no jestem przekonany, jestem pewien, że Rosza pobije swój rekord w ilości zdobytych bramek w jednym sezonie. No i już no ma tego hat-tricka, więc myślę, też można go ściągnąć. Więc w jego miejsce wejdzie Hoed. I tutaj go cofniemy. Teraz Jorgensen będzie wysunięty. No i zostawimy sobie jeszcze tą ostatnią zmianę na około 80. minutę. Zobaczmy, wrzutka Reboszo. A nie, to był chyba strzał. Dziwna decyzja, bo też takie dziwne wykonanie. Jeśli już zamierzał strzelać, no to jakieś okno tutaj bardziej, nie? Ostatni kwadrans tego spotkania. Jorgensen. Ale piła do prawej strony Kahwecji. Piotrowicz. Wiśniewski. I znów prawa strona Kahwecji. No dawaj, rozpędza się. Na pewno jesteś szybszy niż ten zawodnik Miedzi. No i teraz Piotrowicz, dajesz pięknie, wrzutka, Jorgensen, strzał zablokowany. No jednak troszeczkę lepszego wykończenia oczekujemy od
napastnika takiej klasy. Dobra, ściągniemy Kaczmarskiego. Myślę, że też tutaj nie ma sensu męczenia go dalej, a na pewno będzie potrzebny w kolejnych spotkaniach. No, próbował Hoed, Reboszo, Kaczmarski. Zaraz opuściłem plac boju. Jeszcze Reboszo, jest wrzutka. No dobra. Gdyby tutaj był Rosza, może to inaczej by wyglądało, no ale jednak podejrzewam, że nie. Dobra, mamy już 82 minutę, więc no dobra, Juroszka za Kaczmarskiego i Juroszka będzie tutaj cofniętym, rozgrywającym. Bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o podania, przegląd sytuacji, technikę. Mamy kolejną akcję Górnika. No, czy damy radę zdobyć jeszcze jedną bramkę? Czasu jeszcze dużo. Kagwecy, jeszcze raz. Rakoczy! Ależ, no, fajnie znaleziony Rakoczy w polu karnym. Trzy asysty Reboszo. No ładnie. Wszystkie asysty z lewej strony boiska. Mamy kolejną akcję. Jeszcze 5 minut. Będzie trwało to spotkanie. Delcroix. Juroszka. Jorgensen. Mocno cofnięty. Rakoczy. Jest Jorgensen. W środku Het. Właśnie na niego zagranie. Jeszcze Rakoczy. Nie wiem, czasami te akcje wyglądają tak, no jak na ekstraklasę, to w sumie odpowiednio. Ale komicznie czasami to wygląda. 27 strzałów oddaliśmy na bramkę Miedzi, no i w sumie tylko 3 bramki. Można było, myślę, ten wynik poprawić. No ale zobaczmy, Reboszo może jeszcze w poszukiwaniu czwartej asysty. Nie tym razem, Juroszka, bardzo ładne zagranie na środek do Piotrowicza, ale szybko straciliśmy piłkę. No i sędzia już pewnie zaraz zakończy to spotkanie, bo nie widzę tutaj szans żadnych na to, żeby Miedź jeszcze wróciła. No już, tak jest, mamy ostatni gwizdek, mamy finał Pucharu Polski. No i tak inaczej tutaj być nie mogło, nie? Musieliśmy wygrać się z Miedzią, no i tak też się stało. Oni oddali dwa tylko strzały, które były celne na naszą bramkę. U nas 27, 11 celnych, no i myślę, że można mówić o słabym wykończeniu przy takiej ilości akcji oraz strzałów. No ale i tak gratulujemy naszemu zespołowi, bo dotarliśmy do finału Pucharu Polski. Tak, to był naprawdę imponujący występ. Super. Jorgensen nie miał dzisiaj szczęścia. No, trochę mu nie siedziała na nodze. Nie będziemy już go tak mocno bronić, jakby to było na przykład kilka miesięcy temu. No, bo oczekujemy jednak małej poprawy, jeśli chodzi o Jorgensena. Czyli dobrze, my jesteśmy w finale. Czy znamy drugą? Tak, znamy drugą drużynę. Jest nią Piast Gliwice. Zobaczmy, w półfinale po karnych dopiero wygrali z Lechią Gdańsk. Więc tak to będzie wyglądało. Reboszo z 3 asystami. Zobaczmy, ile on tych asyst w sumie ma w Ekstraklasie. 5. Tak więc cudownie. No i dobra, czyli mamy małe derby Śląska w finale marzeń Pucharu Polski. Znaczy, ja wiem, czy to taki puchar marzeń, nie wiem kogo. Ale jesteśmy w tym finale, więc możemy być dumni. No i Piast Gliwice to też nie jest jakiś mega ciężki zespół, żebyśmy mieli sobie nie dać z nimi rady. Dobrze, moi drodzy, więc teraz tak, Podbeskidzie, czyli no, podsumujmy dzisiejszy odcinek. Legia Warszawa 1 do 3, porażka, bardzo słaby występ. I z Miedzią 3 do 0, też na wyjeździe, ale tutaj no nie było innej opcji, więc tak, Podbeskidzie, no słaby zespół, ten mecz na pewno sobie rozegram sam. Pogoń Szczecin, myślę, że też możemy rozegrać sobie sami. Nieciecza tak samo i tutaj mamy dwa mecze z Piastem. No ale myślę, że to bez sensu rozegrać te dwa mecze, bo Piasty bardzo nisko w Ekstraklasie, więc no na pewno wrócimy na finał. I tak mnie zastanawia drugi mecz. Dobra, no to zagramy sobie Piast Gliwice oraz Raków Częstochowa. No i
to będzie 57 odcinek, czyli 58 to będzie już zakończenie Ekstraklasy, no i dwa ostatnie mecze. No zobaczymy, jak wylądujemy. Tutaj trzy spotkania, które rozegramy, cztery nawet, bo jeszcze z Piastem, czyli no tutaj naprawdę dużo jeszcze się może zdarzyć. Czyli my następnym razem spotkamy się po 31 kolejce Ekstraklasy. Jest jeden punkt straty do Krakowi i Śląska. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych czterech następnych kolejkach. Mam nadzieję, że uda nam się wstąpić na pierwsze miejsce i już go nie oddać do końca tego sezonu. No ale zobaczymy. Też rzućmy okiem na to, jak wygląda kalendarz Śląska. Czyli teraz przed nimi Arka, później Krakowia. To będzie ciekawy mecz. Później Górnik Łęczna, Jagiellonia, Lechia, Podbeskidzie i Nieciecza. Czyli no tutaj w sumie po Krakowi mają dosyć łatwych przeciwników. No i zobaczmy Krakowie. Czyli Śląsk właśnie, zaraz Wisła. Tutaj zremisowali z Wartą. Lech Poznań, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin. No Krakowie ma zdecydowanie cięższy kalendarz od Śląska, no i od nas. No i Legia też zobaczmy, co tam się dzieje w końcówce. Pogoń, Piast, Zagłębie, Arka, Krakowia, Górnik i Jagiellonia. No i zobaczmy jeszcze Wisełkę, bo reszta drużyny już na pewno nie będzie brała udziału tutaj w walce. Czyli Krakowia, Górnik Łęczna, Jagiellonia, Lechia, Podbeskidzie, Nieciecza i Raków. No takie podobne te kalendarze, nie? Tych drużyn. Dobra, rozgadałem się dzisiaj przeokropnie, widzę 47 minut tego odcinka. No dawno nie było tak długiego odcinka z FM-a, ale macie, proszę bardzo. Jest ten odcinek już nagrany. No dobra, czyli co? Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Siemano.